Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 134. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Z TCM, czyli z tradycyjną medycyną chińską, spotkałam się, słuchajcie, po raz pierwszy mniej więcej 2 lata temu podczas drugiego kongresu medycyny integralnej, ale tak naprawdę dopiero niedawno zaczęłam zgłębiać wiedzę na jej temat, a stało się to głównie za sprawą akupunktury, a konkretnie osoby, do której na nią chodzę. A tak się składa, jest to gościni mojego dzisiejszego odcinka. Karo Góralska to dyplomowana naturopatka, specjalistka tradycyjnej medycyny chińskiej, którą zaprosiłam do podcastu, żeby porozmawiać o głównych założeniach TCM w kontekście holistycznego dbania o siebie, dbania o zdrowie. Dowiemy się, czym jest energia życiowa Qi, co oznacza yin i yang i za co odpowiadają oraz co reprezentują w naszym życiu, ale też w naszym ciele i w naszym umyśle, żywioły. Dodatkowo poznamy też wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania, sezonowości, lokalności i oczyszczania organizmu, więc wydaje mi się, że jest to świetny temat właśnie w tym okresie wczesnowiosennym, przedwiosennym, aczkolwiek zaznaczam, że nagrywałyśmy ten odcinek mocno w trybie zimowym. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałam Wam tylko powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, czyli moja ulubiona aplikacja do słuchania audiobooków. Ja z BookBeata korzystam już wiele miesięcy i wydaje mi się, że dla osób, które przekonały się do podcastów, naturalną rzeczą jest to, żeby zacząć słuchać audiobooków, bo tak było u mnie. Ja kiedyś nie byłam fanką słuchania książek, natomiast uwielbiam podcasty i audiobook jest takim jednym wielkim, długim podcastem, co uważam, że jest fantastyczne. I przez te ostatnie miesiące przesłuchałam bardzo różnych książek z wielu kategorii, na przykład The Way We Eat Now, o trendach żywieniowych, o tym, jak ewoluowały trendy żywieniowe i przyzwyczajenia żywieniowe w społeczeństwie na całym świecie. Słuchałam The Hidden Life of Trees, czyli Sekretne Życie Drzew. Słuchałam Harry'ego Pottera i mówię te rzeczy po angielsku, dlatego że BookBeat oferuje bardzo wiele książek w języku angielskim, ale też w wielu różnych językach i dla mnie przy okazji jest to też fajny sposób na to, żeby otaczać się tymi językami, które gdzieś tam chciałabym ćwiczyć. Można też dostać, a raczej posłuchać, kursów językowych. Ja zapisałam się na mandaryński, także trzymajcie za mnie kciuki. W każdym razie obecnie planuję posłuchać jeszcze książek Super Life, 10% Human i The Source. Natomiast co ciekawe, w kontekście dzisiejszego odcinka BookBeat oferuje też e-booki i między innymi możecie znaleźć tam e-booka Chinese Medicine for All, czyli podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej. Także jeżeli macie ochotę spróbować audiobooków, to możecie to zrobić całkowicie za darmo przez 4 tygodnie, jeśli wchodząc na bookbeat.pl użyjecie kodu Karolina Podcast. Oczywiście linki zostawiam Wam w opisie. I jeszcze na sam koniec, zanim przejdę do odcinka, chciałam Wam tylko przypomnieć, że jeszcze przez tydzień, czyli do niedzieli, do 21 marca będzie trwała przedsprzedaż codziennika, czyli wyjątkowego notesu książki, narzędzia do pracy nad sobą, które stworzyłam. I w tym okresie przedsprzedażowym jest on dostępny w cenie 88,88, a nie 111,11. I do każdego zamówienia dorzucam darmowego e-booka, nowego, premierowego, którego nikt wcześniej nie widział, czyli moje poranne rytuały o przeróżnych takich prozdrowotnych i samorozwojowych praktykach, które stosuję każdego dnia. Wysyłka codzienników będzie miała miejsce na przełomie marca i kwietnia, prawdopodobnie w pierwszych dniach kwietnia, ale e-booka dostaniecie od razu. Także nie przedłużam już i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Karo Góralską. Karo, cześć. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo rozmawiamy dzisiaj o TCM, co za chwilę rozwiniemy i aż sama się sobie dziwię, że tego tematu wcześniej u mnie nie było, a podcast ma już prawie 3 lata, dlatego sama ja, jak i moi widzowie, mam nadzieję, że dowiemy się wielu nowych, ciekawych rzeczy z tego odcinka. Także może na sam początek powiedz nam, czym jest tradycyjna medycyna chińska,
nie wiem, czy chcemy rozwijać tutaj całą opowieść historyczną, ale jakbyś mogła nam po prostu przybliżyć takie ogólne założenia tej dziedziny. Sztuki. Albo sztuki, albo dziedziny sztuki. Ja też dziękuję za zaproszenie, bardzo, bardzo mi miło. No i myślę, że może po prostu czekałaś na rozmowę ze mną. Trochę się śmieję. Czym jest tradycyjna medycyna chińska? Jest to po prostu dziedzina medycyny, a nie nauka, która powstała nie wiadomo skąd i gdzieś jest adaptowana jako mądrość ludowa. Jako mądrość ludowa na przykład, aczkolwiek wywodzi się rzeczywiście też z mądrości ludowej. Bo jej początki, żeby taki maleńko historycznie na to spojrzeć, bo to też jest ciekawe w tym kontekście, jej początki są rzeczywiście z mądrości ludowej, z przekazów ustnych z starożytnych Chin. Pierwsze dzieło spisane z medycyny chińskiej datowane jest na mniej więcej 2000 lat przed naszą erą. W związku z tym, patrząc na to w ten sposób, jest to naprawdę bardzo stara dziedzina. Jest to medycyna, w Chinach studiuje się medycynę chińską, są szpitale medycyny chińskiej, są lekarze, którzy są wyspecjalizowani w medycynie chińskiej i jest ona porównywalna do naszej medycyny konwencjonalnej w swoich też założeniach. Wiesz co, ja też robiąc taki mały research do naszej rozmowy, znalazłam taki artykuł, który mówi jasno o tym, że podejście medycyny chińskiej do zdrowia człowieka jest jednak dosyć odmienne od tego tradycyjnego zachodniego, że jakby choroba jest czymś, o czym nie myślimy na start, tylko bardziej skupiamy się na jej braku. Ja bym powiedziała, że medycyna chińska w ogóle jest o zdrowiu, a nie chorobie. Mm-hmm. I to jest ciekawe, ponieważ w starożytnych Chinach lekarze medycyny chińskiej, którzy byli na dworach na przykład cesarskich, im się płaciło za to, żeby cesarz był zdrowy. Natomiast jeżeli cesarz chorował, to się zwalniało lekarza. Mhm. Taka była filozofia i tak właściwie powinno być. I to jest główne założenie, czyli medycyna chińska jest o zdrowiu i o balansie. I to prawdopodobnie odróżnia ją najbardziej od medycyny konwencjonalnej, gdzie w większości skupiamy się na chorobie, idziemy do lekarza w momencie, kiedy się źle czujemy, a do lekarza medycyny chińskiej oczywiście też idziemy dzisiaj już, kiedy się źle czujemy, ale przede wszystkim ten lekarz dba o to, żebyśmy się dobrze czuli. Głównym założeniem medycyny chińskiej jest to, że my jako ludzie nie możemy być odłączeni od... Jesteśmy częścią wszechświata. Jesteśmy tak jakby... Nasze ciało jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje na zewnątrz. Jesteśmy wrażliwi na to, co się dzieje na zewnątrz. Jesteśmy wrażliwi na przepływ energii. Jesteśmy wrażliwi na pogodę. Jesteśmy wrażliwi na pory roku, na fazę księżyca, bo jesteśmy częścią tego całego wszechświata. W związku z tym medycyna jest o przywracaniu albo o utrzymywaniu właśnie balansu i równowagi człowieka we wszechświecie. Powiedziałaś o jedności, o równowadze. Ciekawi mnie, jakie są kolejne filary, zasady, założenia w medycynie chińskiej. Ja bym zaczęła od tego, że przede wszystkim mówimy o qi, czyli o energii. Energia życiowa, czyli wszystko, co nas otacza, wszystko, co jest w nas i wszystko, czym jesteśmy. Ponieważ zgodnie z filozofią chińską, życie, człowiek, nasze ciało jest zagęszczoną formą qi, a śmierć to jest rozpuszczanie się qi. W związku z tym jesteśmy tak jakby tym przepływem qi na przestrzeni czasu i w przestrzeni w ogóle. I to qi jest traktowane i jako nasz duch, i jako to, co w nas jest płynne, i to, co jest w nas stałe. To samo, co jest płynne i stałe we wszechświecie. My moglibyśmy to nazwać energią. W tej filozofii chińskiej to jest coś więcej niż energia. To jest ta siła życiowa. W Ajurwedzie się mówi prana. To jest energia, to jest siła życiowa, to jest to, co napędza przyrodę, nas do ruchu, do rozwoju, ale też do spokoju i do zatrzymania się. I to jest pierwsza rzecz, na którą i lekarz medycyny chińskiej, zwraca uwagę. Na przykład badając twój puls w czasie spotkania, ja sprawdzam, jaki jest przepływ qi w twoich żyłach, czyli ta krew, jak ona płynie, czy ona płynie szybko, czy ona płynie wolno, czy ona się zatrzymuje, czy ona jest gęsta. Ja to wszystko czuję pod palcem i to jest właśnie przejaw tego przepływu qi w twoim ciele. To jest ten sam przejaw, który ma przepływu qi, jeżeli płynie rzeka, która się zamraża zimą, która potem po roztopach płynie szybciej, która latem jest trochę bardziej wyschnięta. To też jest qi.
to, że rzeka się zamraża, to nie tylko to, że woda się zamraża, ale też tak jakby to chi ściąga ją. Mhm. To jest to, co przekładamy na nasze ciało, diagnozując i patrząc na nie właśnie z perspektywy medycyny chińskiej. To jest tak jakby pierwszy segment, na którym lekarz medycyny chińskiej zwraca uwagę, patrząc na pacjenta. Drugi element to jest zasada yin i yang, o którą zapewne za chwilę zapytasz, czyli zasada przeciwieństw, które są jednością. Tak to nazwijmy. Żeby uprościć sprawę. Przeciwieństw, które są jednością, na pewno kojarzysz ten znak yin i yang, tych takich dwóch przepływających w siebie czarnego i białego pola z tym białą i czarną kropeczką w środku. To jest tak jakby najpiękniejszy obraz pokazujący, czym jest yin i yang. To wszystko jest całością, jednością. Jest rozdzielone, ale w każdym yin jest trochę yang i w każdym yang jest trochę yin. I z drugiej strony, jak jest bardzo mało yang, to przechodzi to od razu w yin. Jeżeli jest bardzo mało yin, przechodzi to od razu w yang. I znów, jeżeli popatrzymy na nasze ciało i popatrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, to yin i yang mamy wszędzie, ponieważ od takiego najprostszego podziału to jest ciepło i zimno, to są kobiety i mężczyźni, gdzie kobiety są yin, a mężczyźni są yang. To jest jasność i ciemność, to jest smutek i radość, to jest góra i niebo, to jest słońce i niebo, to jest krew i kości. To jest następny element, który bierze się pod uwagę, patrząc na pacjenta i patrząc na człowieka, czy te dwa elementy są wyrównane w nim. Czy na przykład ktoś ma objawy gorąca, czyli że jest mu ciągle gorąco, że się rozbiera, że się szybko zapala, że ma dużo energii, ale też się szybko denerwują. Wtedy tak? Będzie yang, tak? To jest idące do góry, rozprzestrzeniające się. Z drugiej strony yin będzie osoba, która będzie bardziej spokojna, bardziej wycofana. Często ma więcej ciała, bo yin to też jest materia, to jest też substancja, więc osoby yin będą po prostu trochę większe. Będą spokojniejsze, będą trochę chłodniejsze, nie będą miały tyle emocji. Wszystko jednak musi być w równowadze, czyli osoba yin musi mieć też yang, bo yang to jest z kolei ruch, to jest i trawienie, to jest ta siła, która napędza nas do życia też, to jest też krew, to jest też ciepło, to jest wszystko, co jest nam potrzebne, żeby prawidłowo funkcjonować. To jest też to, co widzimy w przyrodzie, w czasie zmieniających się pór roku, w czasie zmieniającej się pory dnia, w czasie zmieniającego się wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Też można zaobserwować tą fluktuację yin i yang. To jest drugi filar. No i trzeci filar to będą właśnie te trzy żywioły, te pięć żywiołów, od których zaczęłaś. Mówimy tutaj o... To nawet nie są żywioły. Bardziej o żywiołach będziemy mówić w ajurwedzie. Natomiast w medycynie chińskiej będziemy mówić o elementach. To jest element drzewa, element ognia, element ziemi, element metalu i element wody. I co to znaczy? Mówię tak. To znaczy, że to są tak jakby, to jest pięć składników, z których złożone jest wszystko. I znów filozoficznie złożone jest wszystko, czyli wszechświat się z tego składa, bo i nasze ciało się będzie składało z tych pięciu elementów na swój sposób oczywiście, no bo nie mamy w sobie metalu i drewna, ale każdy z tych elementów ma swoją specyficzną charakterystykę. I tę charakterystykę możemy odnaleźć w świecie zewnętrznym i tę charakterystykę możemy odnaleźć też na poziomie naszego ciała. Na przykład spójrzmy na to z perspektywy pór roku, bo tutaj będzie to najłatwiej dla nas zrozumieć. I tak jakby patrząc na pory roku, też możemy popatrzeć na siebie równocześnie, co się w nas dzieje w danej porze roku i jak ta energia zaczyna pracować i jaka jest specyfika danej pory roku i naszego ciała równocześnie. Wiosna, która jest charakteryzowana jako przynależna do elementu drzewa, jest zielona, to jest kolor elementu drzewa. Wiosna ma ruch energetyczny do góry, wzrastający, jest kreatywna, jest świeża, niesie za sobą życie, pnie się w górę i rozwija.
I to jest to, co się dzieje na wiosnę w przyrodzie i to jest to, co się dzieje w naszym ciele już teraz. Nie wiem, może już zaobserwowałaś, że już pewnie się budzisz trochę wcześniej, bo już zaczyna ta energia się podnosić, już zaczyna kiełkować to nowe życie, tak symbolicznie rzecz ujmując. Po wiośnie przychodzi lato, to jest czas, kiedy wszystko dojrzewa, kiedy wszystko pęcznieje, kiedy jest ciepło, kiedy jest gorąco, kiedy się cieszymy, kiedy mamy najwięcej radości życia. To jest czas ognia, właśnie to gorąco jest tym ogniem. I to też jest to, co się w nas dzieje. To jest czas, kiedy trochę się pocimy, kiedy wolimy zimniejsze pożywienie, bo mamy więcej tego ognia z zewnątrz, mamy też więcej ognia w środku siłą rzeczy, bo też chłoniemy ten ogień z natury. Kolejny to jest element ziemi. Tutaj, żeby nie wprowadzać zbyt dużego zamieszania, będziemy mówić na potrzeby dzisiejszego spotkania, będziemy mówić o tak zwanym późnym lecie, czyli takie babie lato, sierpień, początek września, kiedy już wszystkie owoce są dojrzałe, kiedy wszystko już jest takie nabrzmiałe wręcz, jest ciągle jeszcze ciepło, ale już trochę chłodniej wieczorem, kiedy ta energia jest jeszcze ciągle gorąca, ciągle idąca, już nawet nie idąca w górę, już się rozprzestrzeniła i tak się wysyca. To jest też taki moment, też pewnie znasz to uczucie końca lata, kiedy już czujesz się taka napęczniała tym słońcem i taka już naprawdę taką dojrzałą brzoskwinką. Jestem gotowa na sweter. I już zaczynasz być gotowa na sweter. Dokładnie tak. Następnym elementem to jest element metalu. To jest czas, kiedy... To jest jesień. I to jest czas, kiedy metal jak magnes, tak jakby ściąga w dół. To jest czas, kiedy te soki wracają do korzenia. To jest czas, kiedy opadają liście z drzew. To jest czas, kiedy wszystko się wysusza. My na jesieni włączamy kaloryfery i mówimy, o, od kaloryferów to ja mam teraz suchą skórę i włosy. Natomiast to nie jest tylko kwestia kaloryferu, tylko właśnie kwestia tego, że też w nas, tak jak w tych drzewach, te soki zaczynają być jak z liści drzew odciągane do korzenia. To też z naszych włosów, z naszej skóry te soki, to nawilżenie zaczyna być sprowadzane w dół i to jest też ten czas suchości, który mamy na zewnątrz i który mamy też w środku, możemy zaobserwować. No i przychodzi potem zima, czyli ten czas nie tylko swetra, ale koca i gorącej herbaty, czyli taki czas hibernacji. To jest czas hibernacji i w naturze, patrząc za oknem, wszystko jest zmrożone dzisiaj szczególnie i takie niestałe i takie niechętne do w ogóle poruszania się i my też w tym czasie najchętniej siedzimy w domu, najchętniej jesteśmy na kanapie pod kocem. To też nie jest czas na rozwijanie się, na podejmowanie jakichś szczególnych aktywności fizycznych, intensywnych, na nic, co jest wysokoenergetyczne, bo ta energia jest schowana głęboko i to też jest taki czas, żeby ją tam zakonserwować, żeby jej pozwolić się zregenerować, żeby potem na wiosnę, właśnie znowu w tym elemencie drzewa, mogła podnieść się do góry spokojnie i dalej funkcjonować. To tak pokrótce o pięciu żywiołach, bo idąc dalej do każdego z tych żywiołów, przyporządkowane są organy naszego ciała. I każdy ten organ... Patrząc na tą charakterystykę tych żywiołów, ma też swoją właśnie energetykę związaną z tym żywiołem, z tym elementem. I znów lekarz medycyny chińskiej, patrząc na organy, wiedząc, do jakiego organu jest przyporządkowany dany żywioł, bądź jaki żywioł przyporządkowany jest danemu organowi, będzie wiedział, w jakim stanie jest ten organ, w jakim stanie jest cała, tak jakby część ciała zarządzana przez ten organ, będzie podejmował i radził strategię, żeby ten organ zbalansować, czyli doprowadzić do takiego stanu, żeby ten żywioł był wyrównany, a nie był on na przykład atakowany przez inne żywioły, inne elementy, które nie będą sprzyjające dla działania danego organu. Tak. A powiedz mi, które w takim razie to są te organy najważniejsze dla naszego funkcjonowania? Bo można powiedzieć w tradycyjnej, znaczy w klasycznej, zachodniej medycynie, także wszystkie organy są ważne i mają swoje zadanie. Natomiast wiem, że właśnie w medycynie chińskiej są te ośrodki, które mają największe znaczenie i one mogą powodować całą kaskadę konsekwencji właśnie na naszym zdrowiu. Wiem, że na pewno będzie tam
śledziona. Będzie to niedoceniona, śledziona. Nie będzie niedoceniana, śledziona. No niedoceniona w naszej, z naszej perspektywy, tak, bo u nas się o śledzionie bardzo, bardzo mało mówi. Znaczy wcale, ja powiem szczerze, nigdy nikt nie poruszył ze mną tego tematu, a gdzieś tam o zdrowiu rozmawiam dosyć często, ale o śledzionie po raz pierwszy tak, właśnie śledziona jest takim tajemniczym organem. Może tak, ja myślę, że każdy organ, oczywiście to co powiedziałaś, też każdy organ jest ważny, ponieważ każdy organ jest elementem całości i służy do zbudowania pewnego konstruktu, którym jest nasze ciało. W związku z tym wyróżnienie jednego organu jako takiego prawdopodobnie nie będzie zgodne też z założeniami filozofii i medycyny chińskiej. Natomiast tym podstawą i tym źródłem życia, i źródłem, w medycynie chińskiej mówi się, że źródłem ognia i wody w organizmie, czyli źródłem yin i yang w organizmie, są nerki. Przy czym też musimy zrozumieć, że to, co my nazywamy organami, ja mówię nerki, a ty widzisz dwie fasolki z tyłu na plecach umieszczone. Dokładnie tak. Natomiast w medycynie chińskiej raczej się nie odnosimy do konkretnego organu. Oczywiście nazywamy go jako organ, bo to też jest pewne ułatwienie i uproszczenie. Natomiast mówiąc o organie, mówiąc na przykład o nerkach, czy mówiąc o pęcherzu moczowym, czy mówiąc o sercu, mówimy o tym, jaką rolę ten organ spełnia w naszym organizmie. I co jest super ciekawe, że te organy, one spełniają z jednej strony rolę fizjologiczną w naszym organizmie, ale też nasze organy są siedzibą pewnych, nazwijmy to, cech psychologicznych. Czyli na przykład serce jest siedzibą radości. Albo z płuca, w płucach mieszka, znaczy płuca zarządzają, może nie zarządzają, ale płuca są związane też ze smutkiem. W związku z tym pewne emocje, które w naszym życiu będą za dużo, będzie ich albo ich będzie za mało, one też będą wpływały na dany organ. Oczywiście one nie tylko będą uszkadzały serce, ale one będą uszkadzały cały system tego, co to serce robi w naszym ciele, tak mówiąc bardzo, bardzo obrazowo. Natomiast wracając do pytania, rzeczywiście tym podstawowym, tak jakby tym najważniejszym organem, źródłem są nerki, bo tak naprawdę one zarządzają tym, co wprowadza w ruch nasze ciało. Tak? One tworzą ten ogień, tworzą to yang, a to yang z kolei powoduje, że możliwe jest powstawanie i tworzenie się yin, czyli substancji. I potem one w ramach już szczególnego rozprowadzania tej energii i w ramach zasilania innych organów w energię powodują na przykład, że może działać trawienie. Czyli może działać śledziona i żołądek, rozumiane właśnie jako system trawienny, a nie jako żołądek i ten dziwny narząd śledziona, które potrzebują i ciepła, i nawilżenia równocześnie i one dostają to od nerek. Można sobie wyobrazić na przykład na przykładzie systemu trawiennego, że te nerki są takim wielkim ogniskiem rozpalonym pod kotłem, w którym gotuje się śledziona i żołądek. I czym bardziej to ognisko się lepiej pali, no tym lepiej jesteśmy w stanie ugotować tą strawę. Z drugiej strony patrząc, jeżeli włożymy do tego kotła na przykład zamarznięte jedzenie, no to bardziej zmarnujemy ten ogień nerek, żeby je najpierw rozmrozić, a potem dopiero ono zacznie się gotować. Ale czy powiedziałabyś, że rola trawienia w ogóle w naszym zdrowiu jest bardzo ważna? No myślę, że są, no tak, w systemie chińskim są różne szkoły. Jest tak zwana szkoła środka, która uważa, że rola właśnie trawienia i rola tego śledziony, żołądka, to jest też trzustka, która wchodzi w ten system, jest najważniejsza i wszystko tam się zaczyna i wszystko tam się kończy. Są też inne szkoły, ale ja myślę, że to jest... Ja tą szkołę akurat najbardziej lubię, tak? Bo ona też do mnie przemawia w takim wymiarze, też ja się zajmuję też dietetyką, więc tym bardziej uważam, że rola trawienia jest istotna. Faktycznie jest tak, że mówi się też, że dopóki system trawienny działa, to pacjenta można uratować i pacjent będzie żył. Natomiast jeżeli siada system trawienny i on już nie trawi, no to też się nie odżywia. Tak? To nie jest tajemnica, to też na gruncie medycyny zachodniej też można w ten sposób powiedzieć. Natomiast to jest też pewna podstawa w medycynie chińskiej.
Wiesz co, pytam o to, dlatego że sama interesując się ajurwedą właśnie spotkałam się z takim stwierdzeniem już wiele lat temu, że to wszystko sprowadza się do tego, żeby to nasze trawienie wyregulować i wtedy inne rzeczy w naszym ciele zaczynają, mówiąc kolokwialnie, śmigać i lepiej funkcjonować. I choć tak jak powiedziałaś, pewnie medycyna zachodnia zdaje, znaczy na pewno zdaje sobie z tego sprawę, nadal wydaje mi się, że mała uwaga jest poświęcana temu, w jaki sposób się odżywiamy i jak możemy zadbać o nasze trawienie. Choć oczywiście to nie jest tylko kwestia trawienia, tak jak sama powiedziałaś, też te wszystkie organy są związane z naszymi emocjami i my nie jesteśmy w stanie tylko samą dietą sprawić, że będziemy zdrowi, tylko jest to praca na wielu płaszczyznach. I dlatego właśnie ciekawi mnie, jak wygląda taki proces i właśnie praca z lekarzem medycyny chińskiej. Jakby po jakiego rodzaju środki sięgamy, tak? Bo kiedy myślimy o lekarzu i o medycynie, zakładamy, że ktoś przepisze nam jakieś leki, ale kiedy poznaliśmy wszyscy teraz już teorię medycyny chińskiej, widzimy, że jest tutaj tak wiele różnych procesów, że aż prosi się o jakieś nieco bardziej holistyczne rozwiązanie i coś może trochę bardziej skomplikowanego, ale może też bardziej skutecznego niż zwykła pigułka. Więc ciekawi mnie, co osoba, która chciałaby zadbać tą wewnętrzną równowagę, czego może się spodziewać właśnie po konsultacji z takim lekarzem i po jakiego rodzaju właśnie środki sięgacie w tej praktyce? Terapia w medycynie chińskiej opiera się na trzech filarach. Pierwszy, super istotny, to jest dietetyka. Czyli to są zalecenia żywieniowe. I dietetykę można podzielić na dwa nurty. Na dietetykę taką codzienną, czyli na ten pewien styl życia, jaki się pacjentowi zaleca, patrząc na jego konstytucję, czyli na to, kim on w danym momencie jest, jaką ma, co ze sobą niesie pacjent, który przychodzi. A druga to jest ta część już taka stricte medyczna. To znaczy to są potrawy, które się zaleca pacjentowi do ugotowania konkretnie. Potrawy, które będą dla niego lecznicze. I to jest tak jakby jedno. I bez dietetyki właściwie żadne dalsze kuracje czy żadne dalsze zabiegi, które będą stosowane przez terapeutę medycyny chińskiej, ona nie jest tylko wspierająca, ona jest podstawą. I często już po wprowadzeniu w życie zaleceń żywieniowych już się poprawiają pewne dolegliwości. Albo poprawiają się rzeczy, o których nie wiedziałaś, że ci nie działały. Nagle czujesz się lepiej. Śledziona. Na przykład śledziona. Druga rzecz to jest ziołolecznictwo. Lekarz medycyny chińskiej, jeżeli będzie widział taką potrzebę oczywiście i będzie taka konieczność, zapisze ci receptury ziołowe. To mogą być dwojakie receptury. To mogą być receptury z ziół chińskich, składające się z ziół chińskich. To będzie ta klasyczna medycyna chińska w takim wymiarze rzeczywiście chińskim. Natomiast teraz też jest już bardzo dużo, właściwie nie, używa się ziół zachodnich, też sklasyfikowanych zgodnie z medycyną chińską. I są lekarze medycyny chińskiej, którzy też zapisują mieszanki z ziół zachodnich. Te zioła zachodnie będą trochę inaczej traktowane niż w naszej takiej tradycyjnej wiedzy, na przykład w medycynie słowiańskiej, ale będą to te same zioła. To będzie tymianek, to będzie krwawnik, to będzie lipa, to będą zioła, które znamy na co dzień, mięta, melisa. W innych sytuacjach trochę stosowane i inaczej pomieszane, ale też tak można je stosować. I co ciekawe, to ziołolecznictwo chińskie, ono wywodzi się też z dietetyki. Jakby to też pokazuje, jak ważna jest dietetyka. Tak jakby pierwsza rzecz to była dietetyka, a potem te zioła, sposób klasyfikacji ziół, sposób przygotowania ziół, sposób preparowania ziół, on jest wzorowany na tym, co my robimy w kuchni. Tam się często się zioła praży, często się je maceruje, często się je przypala na patelni, często się je moczy w wodzie. Tak samo jak przygotowujemy posiłek. I trzecim aspektem, i trzecią terapią, którą terapeuta może zastosować, to jest akupunktura, czyli terapia igłami, której miałaś przyjemność zaznać. To frajda. I to jest czasami frajda, czasami mniejsza frajda, ale akupunktura służy właśnie do przywrócenia przepływu energetycznego w ciele, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. To w takim razie zaczynamy od punktu pierwszego, czyli dieta. W jaki sposób należy się odżywiać, jeżeli chcemy podążać za zasadami medycyny chińskiej? To zależy, kim jesteś. Super, że to mówisz, bo dokładnie, wiesz, mi wjeżdża ajurweda cały czas i gdzieś tam
kojarzy mi się z Ajurwedą, że są różne typy ludzi. I właśnie ciekawi mnie, czy tak samo jest w medycynie chińskiej, że jednak potrafimy sklasyfikować ludzi do jakichś podgrup, na przykład bardziej yin, bardziej yang i kolejne. To znaczy tak, można tak. Ja jakby znam też to podejście Ajurwedy. W medycynie chińskiej może nie ma aż takiej ścisłej klasyfikacji, ale oczywiście są osoby, które są bardziej typu yin, są osoby, tak jak mówisz, które są bardziej typu yang, ale będą też osoby, które będą yin, ale będą yang w tym yin, bądź yang, ale yin w tym yang. Więc tych klasyfikacji jest trochę więcej. Mogą być osoby, które będą miały więcej cech przyporządkowanych żywiołom na przykład. Tak? Można też w ten sposób klasyfikować, że są osoby, które są bardziej typ ziemi, albo typ metalu, albo bardziej typ ognia. Tutaj będą pewne cechy i budowy ciała, i charakteru będą wskazywały na to, że ktoś ma czegoś więcej bądź mniej, albo jest tak jakby no, bardziej kontrolowany przez dany element. Natomiast nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak się odżywiać. Mhm. I to właściwie jest to, co jest piękne w medycynie chińskiej i to, co jest tak bardzo inne od tego, co powszechnie mamy na dzisiaj w naszym życiu. Ponieważ mamy na Zachodzie taką tendencję, że jak zobaczymy, że coś jest dobre, to a, wydaje nam się, że to będzie dla nas zawsze dobre, b, wydaje nam się, że dla wszystkich to będzie dobre. I mówimy, że coś jest zdrowe, coś jest dobre, coś trzeba jeść, albo coś, czegoś trzeba nie jeść. Mhm. I to jest pułapka, ponieważ nie wszystko, nie zawsze i nie dla każdego. Albo inaczej, wszystko zawsze i dla tego, kto jest właściwy dla danego rodzaju odżywiania się. Natomiast skracając to, oczywiście są pewne założenia, które będą dla większości osób właściwe. Pierwsza sprawa to będzie to, co usłyszysz od terapeuty, to będzie prośba o zrezygnowanie z jedzenia mrożonego. Właśnie dlatego, że patrząc na to, o czym mówiłyśmy na początku, jedzenie mrożone nie będzie miało tego chi w sobie, nie będzie miało tej energii życiowej w sobie. W związku z tym ty, żeby to jedzenie strawić, będziesz musiała jemu oddać swoją energię. A założenie jest takie, że to, co jesz, to ma ciebie wzbogacać. Bo odżywianie. To cię ma odżywić, a nie ty masz odżywić to, co masz w żołądku najpierw, zanim to ciebie odżywi. Więc to będzie pierwszy aspekt. Drugi aspekt to będziesz poproszona o to, żeby zrezygnować z jedzenia odgrzewanego bądź gotowanego w kuchence mikrofalowej. No to chyba tak jakby dosyć jest jasne, że jest to na tyle skomplikowany proces, który tam zachodzi i który nie ma nic wspólnego z gotowaniem, że on też nie będzie odżywczy w kontekście dostarczania sobie energii życiowej. Trzeci aspekt to będzie prośba o zrezygnowanie z jedzenia wysoko przetworzonego, chemicznie przyrządzanego bądź naświetlanego promieniami, nie wiem, rentgenowymi czy jakimś poddawanemu naświetlaniom w celu, nie wiem, konserwacji. To są wszystko sposoby, które zabijają tą energię życiową. I to będą tak jakby trzy podstawowe założenia, trzy podstawowe wytyczne, które dostanie każdy pacjent. Mhm. Bo to po prostu zabija chi i no i to jest początek. Tak? Czasami są takie sytuacje, że ludzie jedzą super zdrowo, tak mówiąc po naszemu, no bo sami gotują, bo mają ekologiczne składniki, bo mają sami sieją sobie zioła i tak dalej, a jednak nie są zdrowi i coś się dzieje z tym systemem trawiennym, a potem się okazuje, że gotują, ale mrożą wszystko na zapas, a potem odmrażają to w mikrofalówce. W związku z tym, mimo że to jedzenie pierwotnie było pełne chi i pełne energii, to potem przez ten proces zamrażania i rozmrażania, no to właściwie jemy szmatę, mówiąc krótko. Więc to będą pierwsze trzy założenia, a potem to już jest kwestia trochę patrzenia na to rzeczywiście, kim jesteś. To, co na pewno lekarz medycyny chińskiej ci zaleci, to będzie gotowanie jedzenia. To też wcale nie znaczy, że jedzenie surowe jest absolutnie niedozwolone i zakazane dla każdego, tak? Ale podstawą powinno być jedzenie gotowane. Też dlatego, że znowu to surowe jedzenie, nawet jeżeli będzie ekologiczne i nawet jeżeli będzie super czyste, to jednak ono, odżywiając się tylko surowym jedzeniem, znowu bardzo dużą ilość naszego własnego chi musimy wydatkować na to, żeby to jedzenie strawić, ogrzać,
I dostosować do tego, żebyśmy mogli dopiero potem z niego wyciągnąć wszystko, co jest odżywcze dla nas. W związku z tym medycyna chińska mówi, korzystaj z tego, co zostało wynalezione, czyli korzystaj z ognia, żeby sobie utrawnić to jedzenie, żeby było dla ciebie bardziej odżywcze. Kolejna rzecz, która jest też bardzo fajnym przekazem i który też terapeuta ci prawdopodobnie powie, korzystaj z tego, co masz blisko. Czyli jedz lokalnie i jedz sezonowo. Dokładnie tak, ponieważ to też ma duże znaczenie. Lokalnie wcale nie musi oznaczać, że to musi być posiane u ciebie w ogrodzie albo ma przyjechać tylko zza rogu, bo dzisiaj mamy też inne możliwości, ale lokalnie oznacza, że to, co w danej szerokości geograficznej, w danym klimacie, w danej porze roku, tu już wejdziemy w sezonowość, ale to jest tak jakby połączone jedno z drugim, rośnie i czym się ludzie odżywiali dawno temu, tak? Patrząc na to w ten sposób. Oznacza to, że na przykład patrząc na przykład cytrusów, powiedzmy. U nas cytrusy nie rosną. No to jest dosyć jasne. Cytrusy rosną w krajach egzotycznych, w krajach ciepłych, tropikalnych. Rosną tam dlatego, że ludzie jedząc je tam potrzebują schłodzenia, potrzebują odświeżenia. W związku z tym termikat cytrusów, czyli ich taka to, jak będą działały na nasz organizm, będzie ochładzające, odświeżające. My jedząc cytrusy przez cały rok, które a, nie rosną w naszej szerokości geograficznej, po drugie jedząc je przeważnie, u nas się mówi tak potocznie, że sezon na cytrusy jest zimą. No, tak. Pewnie też tak jest, bo one są wtedy najlepszej jakości, ale przyjeżdżają z daleka. To zamiast w czasie, kiedy u nas jest zima, śnieg i lód za oknem, zamiast wypić ciepły kompot z gruszek, bo te gruszki jeszcze u nas w tym czasie gdzieś tam zimują w skrzynkach, to my wypijamy świeżo wyciskany sok z pomarańczy i dziwimy się, że jest nam zimno, że miewamy rozwolnienia, albo że innych rzeczy nie jesteśmy strawić, a po posiłku to tak naprawdę mamy wzdęty brzuch i nie wiadomo dlaczego, bo przecież to nie były strączki, tylko sok z pomarańczy, który jest przecież super zdrowy, świeży i ma dużo witaminy C. Więc już tak jakby zmieniając tylko te podstawy, czyli przechodząc na jedzenie w większości gotowane, to, które mamy w zasięgu ręki, czyli na przykład o tej porze roku w większości to będą bulwy, w większości to będą korzenie, czyli marchewka, seler, pietruszka, dynia, buraki. Jeżeli będziemy mówić o owocach i warzywach, znaczy o warzywach bardziej, to już będziemy sobie robić lepiej niż gorzej, tak pokrótce. To jest w ogóle też spora pułapka, to co powiedziałaś o cytrusach, bo nie ma innych owoców za bardzo w sezonie. Co prawda oczywiście mamy jabłka i gruszki, ale one nie wydają się być aż takie atrakcyjne. Oczywiście. I nam się wydaje, że to jest właśnie ten idealny czas na wszystkie tropikalne kombinacje. Sama też tak uważałam i zawsze też w domu rodzinnym właśnie te mandarynki, pomarańcze królowały. Wokół Bożego Narodzenia. Tak, i przez całą zimę. I też wracając do tego, co mówiłaś a propos surowizny, to myślę, że ja sama byłam świetnym przykładem zdrowej diety, która wcale mi nie służyła, bo ja potrafiłam robić sobie ogromne sałatki, które nasycały mnie, ponieważ one były naprawdę duże objętościowo. Były super zdrowe, były tam same wspaniałe składniki, dodatki, tam co prawda też była jakaś kasza, jakiś tam rodzaj strączka, ale bazą na przykład była tona jarmużu surowego. I ja się dziwiłam, że ja nie mam siły, że mój brzuch jest wzdęty, że moje trawienie jest beznadziejne. Zastanawiałam się, o co chodzi? Przecież zdrowiej się nie da, przecież jem sam jarmuż. To jest czyste zdrowie i składniki odżywcze. I dlatego w kontrze do takiego trendu, jakim na przykład jest surowe jedzenie, czy też różnego rodzaju wariacje na temat diety raw, właśnie witariańskiej i tak dalej, nagle ktoś mówi, gotuj. Dla mnie to jest super, szczególnie, że też jako, że wiesz mniej więcej, jaka jest moja konstytucja, ja bardzo lubię w ogóle gotowane rzeczy. Zawsze wybierałam od dziecka to, co było ugotowane, aniżeli na przykład surówkę, tylko zawsze warzywa gotowane jako dodatek do obiadu. To dla mnie to była wspaniała wiadomość, że tak mądry i złożony system, jakim jest właśnie medycyna chińska, mówi mi, że twoje ciało podpowiadało ci dobrze, to gotowane jest zdrowe.
I zastanawia mnie właśnie, czasami są takie rekomendacje w medycynie chińskiej, żeby coś gotować kilka godzin. Ale czasami mówi się, że wtedy wygotowują się składniki odżywcze. No więc jakby jak się do tego ustosunkowuje medycyna chińska? Co argumentuje za tym gotowaniem, a nawet czasem przegotowaniem jakiegoś kleiku, ryżu na przykład? No to jest temat, który zawsze się pojawia w rozmowie o dietetyce chińskiej. Co z witaminami? Jak gotujesz długo, jak gotujesz w ogóle, no to gdzie te witaminy? No i oczywiście no nie ma na to odpowiedzi, bo medycyna chińska, ona się nie zajmuje witaminami tak naprawdę, bo jeżeli będziesz miała zbilansowaną tą dietę, będziesz jadła wszystkiego po trochu, bo też jeszcze raz powiem, że tu nie chodzi o to, żeby odstawić zupełnie surowe pożywienie. Tu chodzi o to, żeby to surowe pożywienie było jednym z elementów tego, co masz na talerzu. Czyli jeżeli będziesz miała gotowane, czy pieczone, czy gulasz warzywny, w każdym razie coś ugotowanego z warzyw, do tego będziesz miała zboże, do tego będziesz miała trochę czegoś odżywczego, w zależności od tego, jak się odżywiasz. To może być mięso, to może być ryba, to mogą być orzechy, to mogą być strączki albo jakaś kombinacja z tego, jako ten element taki odżywczy i budujący. To jeżeli do tego jeszcze będziesz miała łyżkę surówki z marchewki, albo będziesz do tego miała trochę sałaty, albo wszystko będzie posypane posiekaną rukolą, albo jakakolwiek jeszcze surowizna do tego będzie, to ona będzie świetnie balansowała to, co masz na talerzu, będzie też odświeżała, będzie też pozytywnie wpływała w takiej kombinacji na trawienie. I wtedy jak najbardziej ta surowizna gdzieś jako dodatek, ona się też powinna pojawiać. Tak? Jeżeli będziesz jadła w taki sposób regularnie, no to będziesz sobie dostarczała tych witamin, które chyba też czasami trochę przewartościowujemy, te witaminy, bo co z tego, że przyjmiesz dużo witamin, jakich nie strawisz, bo twój system trawienny będzie zamrożony, to możesz tych witamin naprawdę jeść ogromną ilość, a one i tak przez ciebie, mówiąc krótko, przelecą, albo inaczej, albo się zatkają i też niewiele z tego będzie wynikało. Natomiast to, co mówisz, to gotowanie, to jest znowu powrót do tego, o czym mówiłyśmy na początku. Cały czas wracamy do tej bazy, czyli wracamy do yin i yang i wracamy do qi. Długotrwałe gotowanie, na przykład kleik ryżowy, czyli to chińskie congee, jego się faktycznie gotuje wiele godzin, jego się gotuje 4-6 godzin, czasami nawet dłużej, jeżeli to ma być kleik, który ma służyć jak rekonwalescencji, ma być tym lekarstwem, a nie tylko podstawą do pożywienia, to on potrafi być też gotowany dłużej, dlatego że poprzez gotowanie no, najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby gotowanie na ogniu. No nie wszyscy mamy gaz w domu, więc no, trzeba się też zadowolić tym, co po prostu mamy, ale przez to długotrwałe gotowanie dostarczamy temu pożywieniu jeszcze extra yang, czyli tego ciepła, które cały czas jest, a przez to, że to się długo gotuje, ono ma też więcej qi. W związku z tym to jest z jednej strony dużo bardziej odżywcze właśnie w yang i qi, czyli na przykład dla osób wychłodzonych albo dla osób przeziębionych, które złapały to zimno i mają więcej yin, to taki długo gotowany kleik będzie cudownym lekarstwem wręcz. Oczywiście do niego wtedy można, a nawet trzeba dodać jeszcze jakieś rzeczy, ale jako baza. Ale on też będzie bardzo lekkostrawny. W związku z tym on nas odżywi, on nas akurat w przypadku kleiku ryżowego, on nas jeszcze do tego nawilży, więc on nam dostarczy i yang w postaci tego, że on jest długo gotowany, i yin w postaci tego, że będzie nawilżający, a do tego on nie obciąży naszego systemu trawiennego, więc idealnie, będzie idealnym pożywieniem na co dzień, na przykład w Chinach je się takie congee na śniadanie. Właśnie po to, żeby ten żołądek po tym długiej przerwie, po długim poście nocnym rozgrzać i też go tak od razu nie wrzucić na głęboką wodę, tak to nazwijmy. Choć kleik ryżowy może nie brzmieć tak atrakcyjnie dla wielu osób, ja myślę, że właśnie można nadal te zdrowe bazy urozmaicić przyprawami i dodatkami i to może być super pyszne. Sama jadłam w restauracji kiedyś congee, ono było bardzo fajne, jeszcze było przyprawione i myślę, że to, co pozornie można mi się wydawać nudnym jedzeniem, może okazać się czymś bardzo, bardzo pysznym, też jak sobie trochę przetrenujemy kubki smakowe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zdecydowanie. To znaczy,
No mamy też pewne wzory w głowie. Jak słyszysz klejik ryżowy, to myślisz sobie, przypomina ci się choroba wieku dziecięcego i klejik ryżowy z marchewką, który jadłeś i myślisz sobie o nigdy w życiu. Natomiast ten klejik ryżowy jest tylko bazą, to jest w pewnym sensie taka woda ryżowa. To jest baza w ogóle do zupy, bo w tym klejiku ryżowym, jak już rozmawiamy o tym klejiku, jego się gotuje w proporcjach 1 do 10. Czyli na jedną porcję ryżu 10 porcji wody, więc on po tych 6 godzinach, ryż jest prawie zupełnie rozpuszczony w zależności od tego, jakiego ryżu używasz. I on jest bazą, w nim możesz ugotować znów, w zależności od tego, co jesz, tak? Ale jeżeli jesz mięso, no to w nim możesz ugotować jeszcze mięso, ale możesz też do niego dołożyć, bądź ugotować w nim strączki, warzywa. Na wierzchu możesz sobie położyć coś odświeżającego albo jeszcze ugrillowane warzywo, możesz sobie to polać jakimś wartościowym olejem, posypać orzechami bądź pestkami jakimiś i masz wtedy pełnowartościowy posiłek, którego bazą jest jednak ciepła, ugotowana zupa. Słuchaj, dla mnie brzmi to fantastycznie, bo ja uwielbiam takie rzeczy, ale ciekawi mnie kwestia też zmiany diety wraz z porami roku, bo teraz mówimy trochę o takim klimacie zimowym, gdzie wspomniałaś o gotowaniu, o bulwach, o tym, co w ziemi, o tym, co nam zostało jeszcze w zapasach, natomiast już za moment mamy wiosnę i jestem ciekawa, jak zmieni się w takim razie nasz talerz, czy rzeczywiście wtedy zaprosimy więcej surowych rzeczy do swojej diety, czy nie. I powiedz mi, czy to nie jest czasem idealny czas na oczyszczanie? Jakie jest właśnie podejście medycyny chińskiej do oczyszczania? Bo to też jest temat kontrowersyjny w ogóle, nie? W świecie i medycyny zachodniej, i w świecie dietetyki jest bardzo dużo osób o różnych tutaj poglądach na to, czy nasze ciało potrzebuje tego okresu detoksu i jak go przeprowadzić. Jak mówimy o zmianie diety zgodnie z porami roku, to jest właśnie... To jest właśnie ta sezonowość, czyli jemy to, co w danej porze roku daje nam natura. Ale tutaj trzeba dodać jeszcze to, co mówisz. W ramach tego, jak będziemy zbliżali się do lata, w ramach tego, jak będzie wiosna wchodziła coraz bardziej, się gościła w naturze, to ta dieta się będzie zmieniała i będziemy rzeczywiście wprowadzać więcej odświeżających najpierw dodatków, a potem w ogóle składników, tych, które aktualnie będą na topie, czyli pewnie zaczniemy od rzodkiewek i szczypiorko. I potem w miarę tego, jak będzie cieplej, no to będziemy też więcej owoców wprowadzać i więcej świeżych warzyw. Tutaj dokładnie tak jest. Natomiast też, co jest fajne i co warto też pamiętać w odżywianiu, też każda pora roku to może być też w tym momencie zbyt skomplikowane, ale jest bardzo dużo różnych rodzajów i możliwości przyrządzenia danego składnika. Czyli możemy zacząć od tego, że on będzie surowy oczywiście, ale możemy potem przejść przez różne elementy. On może być lekko ugotowany, on może być ugotowany na parze, on może być zblanszowany, on może być ugotowany w szybkowarze, może być upieczony w piecu, może być zrobiony na grillu. W związku z tym ta gama różnych możliwości, ona też pokazuje, że też na przykład w każdej porze roku można którąś z tych możliwości wykorzystać jako bardziej właściwą dla tej pory roku. Mhm. Na przykład zimą będziemy dużo więcej gotować długo, będziemy robić gulasze i długo gotowane zupy, bo to nam będzie bardziej potrzebne z uwagi też na pogodę. A latem na przykład będziemy częściej rzucać na grilla i to też będzie właściwe dla tej pory roku, bo lato, mimo że jest gorąco, to właśnie dlatego, że jest gorąco, paradoksalnie też potrzebujemy ciepłego posiłku, może niekoniecznie rozgrzewającego, bo latem nie będziemy tak mocno przyprawiać i tak ostro, ale latem, jako że sama pora roku i sam klimat i tak już wymusza na nas, że musimy się chłodzić, to często jest tak, że popełniamy ten błąd, że latem jemy tylko lody, sałatki, pomidory i chłodniki. To też nie jest dobre. Także latem, ponieważ, tak już mówiąc bardzo medycznie, latem to nasze yang, które mamy w środku, ono się unosi do powierzchni, żeby tą powierzchnię otworzyć, żebyśmy pocimy się, więc wytracamy to nasze ciepło, to musimy je uzupełniać z zewnątrz. I dlatego latem jedzenie na przykład grillowanych warzyw czy grillowanego mięsa, jedzenie też zup, ale też trochę inaczej ugotowanych po prostu niż te zimowe, będzie nam bardzo potrzebne, bo to, czego się pozbawimy latem, to potem będzie no niestety owocowało w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli będzie pokutowało na jesieni.
Tak jakby to lato i zima to są dwa momenty, które przez to, że ta specyfika odżywiania w tym czasie jest szczególna, wymagają, aby po tych porach roku oczyścić organizm z pozostałości. Tutaj nawiązuję do tego, co spytałaś, czyli mówię o detoksie. Z założeniami, znaczy ten detoks, który można przeprowadzić zgodnie z założeniami medycyny chińskiej, on ma być takim przejściem z jednej pory roku do drugiej i przygotowanie naszego organizmu na to, jaka będzie sytuacja energetyczna, w tym wypadku mówimy o wiośnie, tak? I patrząc na to, tak już nawet patrząc na to, co mamy na talerzu, to o czym rozmawiałyśmy, że zimą jemy więcej ciepłego, jemy więcej tłustego, bo też sobie chętnie dokładamy i masło orzechowe, i jakieś migdały, i orzechy, i jeżeli jesz mięso, no to też gotujesz więcej tego mięsa, jakieś gulasze i rosoły, bo tego też potrzebuje nasz organizm. Pijemy też więcej alkoholu, jemy więcej słodyczy, bo sprzyja temu i Boże Narodzenie, i wszystkie święta wokoło, i też ten czas siedzenia w domu, czytania i grzania się pod kocem. W związku z tym, zgodnie z założeniami dietetycznymi, dostarczamy sobie bardzo dużo yang do organizmu, dostarczamy sobie też tego yin, ale takiego bardziej zawiesistego, bardziej tłustego, bardziej takiego klejącego, cięższego. I teraz wyobraź sobie tą sytuację, że masz takie małe nasionko albo pączek tulipana, cebulkę tulipana, który jest przygnieciony po prostu z wałem gliny. Tak mówiąc krótko. I teraz ten tulipan biedny na tą wiosnę, on próbuje przez tą glinę. I on próbuje i próbuje i próbuje. I no nie ma szans się przebić przez tą glinę. I to jest ta nasza energia. To jest ta nasza energia, którą mamy w środku, bo ona zimą była tam zakonserwowana w środku. Przykryliśmy ją różnymi, nawet zdrowymi, tak? Bo to jest naturalne. To nie jest nic z tym, nie ma nic z tym zdrożnego, że zimą tak jemy. Po prostu tak, tego wymaga nasz klimat też. Ale przykryliśmy ją pewną warstwą tego gorąca, tego gęstego śluzu, tej wilgoci. I teraz ta energia wiosenna, ona nie ma szans po prostu wykiełkować, unieść się do góry. I to skutkuje, to co nazywamy u nas często, a mam przesilenie wiosenne, a jestem taka zmęczona, a wiesz, wiosna idzie, no to ja teraz muszę tyle spać, a ja nie mam siły, a mnie boli głowa, a to, a tamto. To jest właśnie jakby dokładnie przełożenie tego, co się z tą cebulką tulipana dzieje. Ta energia nie ma siły, ona nas wyczerpuje, bo próbuje coś zrobić, a nie może się przebić przez to, co w nas w środku jest. I dlatego taki detoks właśnie na wiosnę, przy czym zgodnie z kalendarzem chińskim wiosna się już zaczęła w zeszłym tygodniu, natomiast no jeszcze się wiosna u nas nie zaczęła, patrząc, więc jeszcze pewnie trzeba będzie z tym detoksem, a nie pewnie, tylko na pewno trzeba będzie poczekać, myślę, że spokojnie jeszcze z miesiąc, jak nie dłużej, ale dobrze jest zrobić taką kurację oczyszczającą właśnie, żeby wyprowadzić te zawiesistości i to gorąco z naszego organizmu, żeby potem ta dieta i powoli wprowadzić dietę wiosenną, po to, żeby ta energia miała naprawdę wolne pole do rozprzestrzeniania się i żeby ta wiosna nas cieszyła, a nie żebyśmy spali wymęczeni na przednówku tak zwanym. A powiedz mi, bo ty prowadzisz swoje detoksy i jestem ciekawa, jak wygląda ten proces, ile to trwa i mniej więcej na czym to polega, też żeby nasi słuchacze mogli ewentualnie do takiego detoksu sobie dołączyć i nie robili go we własnym zakresie bez odpowiedniego przygotowania. Też myślę, warto zaznaczyć, że to jest zgodne z konkretnymi wytycznymi od specjalisty. Znaczy detoks, który ja prowadzę, to jest detoks rzeczywiście prowadzony w duchu tradycyjnej medycyny chińskiej i polega na tym, że mówiąc tak bardzo ogólnie, odstawiamy pewne produkty i są to produkty i z grupy tych produktów, które no, trzeba odstawić w ogóle, żeby się oczyścić, typu alkohol, kawa, tytoń, nabiał też, czy mięso. Ale odstawiamy też inne produkty, które zgodnie z tym, co powiedziałam przedtem, generują tą wilgoć, generują to gorąco, czyli na przykład nie będziemy używać cebuli, czosnku, ostrych przypraw, żeby sobie nie dodawać tego, czego chcemy się pozbyć. A z drugiej strony wprowadzimy pewną grupę produktów, które będą wspomagały to wyprowadzanie tego gorąca z organizmu, bo w dietetyce chińskiej
Wszystkie produkty są klasyfikowane według ich termiki, czyli według tego, jakie one są i jak na nas działają, czyli mogą być zimne, ciepłe, neutralne, gorące i tak dalej. Są też klasyfikowane według ich smaku, bo smak też jest klasyfikowany jako, mówi się, że każdy smak ma też swoją energetykę. Czyli na przykład smak gorzki, tak jak kawa, sprowadza w dół. Wszyscy wiemy, jak się czujemy po porannej kawie i jaka to jest ulga wypić poranną kawę dla niektórych. W związku z tym na przykład, jeżeli chcemy się pozbywać czegoś z organizmu, no to siłą rzeczy dobrze jest używać więcej gorzkiego smaku, więc też będziemy w tym detoksie używać składników gorzkich, ale nie będzie to kawa, to będą inne produkty, które będą miały tę jakość smaku gorzkiego. I trzeci punkt klasyfikacji produktów zgodnie z dietetyką chińską to jest to, na jaki organ oddziałowują. Czyli wszystko co przyjmujemy, będzie działało w jakiś określony sposób, oczywiście na cały organizm, ale będzie szczególnie działało na dany organ, będzie go albo wspierało, no albo jeżeli będzie tego za dużo, będzie go wyczerpywało, ponieważ wiosna jest czasem drzewa, a drzewo jest przypisane do wątroby i pęcherzyka żółciowego. Będziemy też w czasie tego detoksu używać produktów, które będą z jednej strony nie będą drażniły tej wątroby i pęcherzyka żółciowego, a z drugiej strony będą z kolei też im pomagały we wzroście i w takim prawidłowym rozwoju i będą im umożliwiały właśnie to rozwinięcie się energetyczne. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o założenia, to jest o tyle, mi się tak wydaje, o tyle fajna koncepcja, że w czasie tego detoksu się też dużo je. To nie jest detoks, który oczywiście odstawiamy bardzo dużo produktów. Jak ja zaczynam i mówię, słuchajcie, odstawimy nabiał, odstawimy mąkę, odstawimy gluten, odstawimy cukier, plus jeszcze jakieś tam warzywa też trzeba będzie odstawić, odstawimy owoce, no to wszyscy mówią, ale co my będziemy jeść? Klej gryżowy. No, a potem się będziemy też jeść klej gryżowy, będzie taki moment. Ale potem się okazuje, że do mnie piszą dziewczyny, mówią, Karo, ja ciągle jem i mało tego, ja chudnę cały czas. Więc jest to o tyle fajne właśnie w takim detoksie, który jest ukierunkowany, znaczy którym produkty są tak dobrane, że to samo jedzenie tych produktów sprawia, że oczyszczamy się. Tak? Ja zawsze się śmieję w grupach, które prowadzę, że jedzcie dziewczyny, jedzcie, bo tu chodzi o to, żeby jeść, a nie głodować. Więc to jest pewna zaleta, bo wiem, że też ja sama mam historię moich detoksów już kilkunastoletnią i zaczynałam od monodiety jaglanej. Był to jeden z bardziej wymagających detoksów, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Był bardzo skuteczny i na pewno osobom, które są chore na przykład i potrzebują detoksu, na pewno monodiety bym też zaleciła. Natomiast osobom, które są relatywnie zdrowe, a potrzebują właśnie takiego wiosennego oczyszczania, żeby po prostu sobie ulżyć, a nie koniecznie pozbyć się jakiejś ciężkiej choroby, czasami po prostu monodiety są zbyt mocne, tak? Bo one też mają taki aspekt, że są nużące i często też to, co dodają na poziomie fizycznym, odejmują na poziomie emocjonalnym i potem bilans jest i tak negatywny. Tak, jak powiedziałaś, monodieta jaglana, wyobrażam sobie po prostu kaszę jaglaną gotowaną na wodzie jako jedyne źródło pożywienia, tak? Dokładnie tak. Brzmi popijane wrzątkiem. Brzmi super. Ja też, moja znajoma była na diecie bananowej, to myślę, że brzmi strasznie dla kogoś, kto siedzi w medycynie chińskiej, bo zarówno banany, jak i w ogóle surowe owoce raczej nie o to chodzi. Wiem, że moja mama kiedyś była na diecie jabłkowej, gdzie przez tydzień jadła same jabłka, więc no różne pomysły różne są, tak. Przychodzą. Myślę, że każdy składnik przeżywa jakiś swój moment sławy. Ja pamiętam moich rodziców, którzy byli na diecie, co prawda odchudzającej swego czasu, ale jedli ziemniaki i jajka w latach 80. Ale to akurat brzmi ale przez dwa tygodnie mam wrażenie, że był taki moment, że już mieli też dosyć tego. Ja myślę, że jakby do czego to się sprowadza, to żeby nas po prostu znużyć tym jedzeniem, żeby przestało ono grać jakąś ważną rolę w naszej codzienności, może skłania nas to do refleksji, po prostu nas zniechęca do jedzenia. Taki widzę jedyny cel. No, można też tak na to spojrzeć. Tak. Każdy detoks ma też ten aspekt psychologiczny i każdy detoks oczyszcza też głowę, mówiąc bardzo kolokwialnie, no bo jednak
jakbyśmy bardzo nie chcieli, to te jelita są bezpośrednio z naszym mózgiem związane. Więc czym bardziej oczyszczamy się na poziomie układu trawiennego, tym ta głowa też inaczej pracuje. I to też jest bardzo ciekawe dla mnie spostrzeżenie po moich doświadczeniach i po doświadczeniach grup, które prowadzę. Że rzeczywiście pojawia się pewna jasność umysłu, pojawia się koncentracja, pojawia się też większa radość życia bardzo często. Także tak jakby to tak schodzą te wszystkie mgły z umysłu. Z pola widzenia. Tak, często też z pola widzenia, ale też po prostu z umysłu, takie zaśluzowujące, bo to też to jest to, co my mówimy też w medycynie chińskiej, mówimy o śluzie. Tak? Ten śluz to jest właśnie taki, on też potrafi być w głowie, on też potrafi być taki męczący, takie otumanienie i takie rozleniwienie, to jest właśnie efekt śluzu bardzo często. Słuchaj, w takim razie ja wszystkich odsyłam na Twoje detoksy, sama podejmę Zapraszam. Go w tym roku. Natomiast nie wiem, czy wiesz, rozmawiamy już godzinę. Ja bym bardzo chciała rozwinąć zarówno temat ziół, jak i szczególnie akupunktury i akupresury, ale nie zostaje mi nic innego, jak tutaj na żywo zaproponować to, że może uda nam się nagrać drugą rozmowę skupiającą się na akupresurze i akupunkturze, bo myślę, że też jest to ogromny temat, a nie chciałabym, żeby on gdzieś zniknął na końcu rozmowy jako 5-minutowa wzmianka, szczególnie, że też poznałyśmy się przez akupunkturę, więc sądzę, że na pewno będzie wielu chętnych, żeby ten temat zgłębić, ale już na taki sam koniec, już zostawiając te tematy na następny raz, mam do Ciebie takie pytanie, kto Twoim zdaniem powinien zgłosić się do lekarza medycyny chińskiej? Tak też trochę nawiązując do tego, co mówiłyśmy na początku, że to chodzi o profilaktykę i tak naprawdę o zdrowie, a nie o chorobę, tylko jestem ciekawa z Twojego punktu widzenia, bo sama też zakładam, trafiłaś na medycynę chińską na jakimś etapie swojego życia, ale kiedy mamy do dyspozycji jakieś różne metody dbania o siebie, mamy oczywiście tradycyjną medycynę, której ufamy jako społeczeństwo, jakby co sprawia, że Twoim zdaniem dla człowieka XXI wieku właśnie ten system jest atrakcyjny i mógłby być czymś, po co sięgniemy właśnie, żeby o siebie zadbać? To ciekawe jest pytanie, bo no też nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno jeżeli ktoś jest chory, no to musi się udać do lekarza, mówiąc krótko. Natomiast często w medycynie chińskiej to, co inaczej, medycyna konwencjonalna tak jakby trochę później wchodzi niż terapeuta medycyny chińskiej. My na przykład mówimy o niedoborze krwi, czyli o krwi złej jakości albo o zbyt małej ilości krwi, jeszcze zanim pojawi się anemia w wynikach krwi, w badaniach krwi. To terapeuta medycyny chińskiej już będzie widział na podstawie i badania, i na podstawie wywiadu i objawów, które pacjent mu opowie, że ten pacjent ma ten niedobór krwi, czyli to jest pierwszy krok na przykład do anemii. Mhm. I oczywiście no, nie wiesz tego, jak nie wiesz, jakie są to objawy, ale na przykład przypuśćmy, pozostając przy tym niedoborze krwi, jeżeli są osoby, które nie mogą usnąć w nocy, albo budzą się w nocy i nie mogą usnąć, albo budzą się w jakiejś konkretnej godzinie, albo mają nadwrażliwość na światło, albo mają suchą skórę i suche włosy, czyli tak jakby patrząc na to trochę niepołączone wydawałoby się objawy, no to idąc do lekarza medycyny konwencjonalnej, jak nie możesz usnąć, dostaniesz melatoninę albo jakiś tam inny olejek albo coś takiego. Jak masz suche włosy, no to ci powie, no to niech pani sobie je olejem smaruje wieczorem. A jak masz suchą skórę, no to powie, no to rzeczywiście może pani brakuje jakiejś witaminy albo musi pani więcej pić. Natomiast dla terapeuty medycyny chińskiej to już będzie pewien obraz, który będzie powodował, że będziemy mówić, okej, ta osoba ma niedobór krwi i powinna zadbać o jakość swojej krwi w jakiś konkretny sposób, na przykład wprowadzając pewne elementy do diety albo pijąc pewne zioła. Także ja bym powiedziała, że medycyna chińska jest o tyle fajna, że czasami można pójść do terapeuty z rzeczami, którymi właściwie się nikomu nie powie, żadnemu lekarzowi konwencjonalnemu, tak sprowadzając to do takiej prostej porady. Więc jeżeli na przykład budzisz się zawsze o tej samej godzinie w nocy, albo boli cię jakieś konkretne miejsce, takie dziwne, tak? Albo zawsze ci gdzieś swędzi. No to brzmi bardzo śmiesznie, ale to są bardzo diagnostyczne, albo ciągle ci się chce pić, albo po posiłku zawsze się musisz położyć. To są dla terapeuty medycyny chińskiej diagnostyczne sygnały dotyczące
różnych organów, albo masz skłonność do siniaków, o tym dzisiaj rozmawiałyśmy. Mhm. Na przykład, mówiąc tak już na konkretnym przykładzie, jak masz skłonność do siniaków, no wydaje ci się, no ja już tak mam skłonność do siniaków. Natomiast w medycynie chińskiej skłonność do siniaków jest przejawem tego, że nasza śledziona ma za mało energii i za mało, i źle pracuje. W związku z tym to jest objaw, który pokazuje, że któryś z organów jest w dysbalansie po prostu, bo to nie znaczy, że on jest chory. Tak? Więc ja bym powiedziała, że niestereotypowe objawy są zawsze dobrym powodem, żeby skonsultować się z terapeutą. Plus też wiele założeń medycyny chińskiej może stać się częścią naszego stylu życia na co dzień. No to jest w ogóle, to jest też dosyć szeroki temat, ponieważ w tej filozofii chińskiej wypracował się takie pojęcie, które się nazywa Yang Shen, i to jest sztuka dobrego życia. Mhm. I to jest... Podoba mi się. To jest przełożenie tej medycyny chińskiej, no bo medycyna to jednak tak się kojarzy bardzo, no nazwijmy to ciężko, mhm. tak? Także to jest już lekarz, pacjent. Jest problem, no i jest ta medycyna. Natomiast Yang Shen czerpie z tej filozofii medycyny chińskiej i uczy, jak dobrze żyć, czyli jak jeść, co pić, w jakiej porze roku. Właściwie to, o czym myśmy dzisiaj rozmawiały, to oczywiście miało aspekt medycyny chińskiej, ale było przede wszystkim o dobrym życiu tak naprawdę, czyli o tym Yang Shen. I w tym kontekście medycyna chińska tak, na co dzień jako filozofia, jako podejście do życia i otaczającego nas wszechświata się bardzo dobrze sprawdza. Super, mnie bardzo przekonuje, więc dziękuję Ci, Karo, że podzieliłaś się taką ilością cennych informacji. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani polecą po książki, pozgłębiać tę wiedzę albo do Ciebie na konsultacje. Także zapraszam. Zostawiam wszystkie ważne informacje u dołu. Tobie jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i dziękuję BookBeatowi, czyli aplikacji do słuchania audiobooków, za objęcie patronatu nad tą rozmową. Także przypominam o kodzie Karolina Podcast, dzięki któremu przez 4 tygodnie będziecie mogli słuchać audiobooków, ale też czytać e-booki dostępne na platformie za darmo. Przypomnę Wam jeszcze, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W opisie znajdziecie też informacje o przedsprzedaży codziennika, ponieważ za tydzień w podcaście już przypomnę Wam o tym, a raczej poinformuję o tym, że przedsprzedaż została zamknięta. A jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast poprzez kupowanie produktów elektronicznych, to 10% zysków ze sprzedaży właśnie e-booków przekazuję w marcu na Centrum Praw Kobiet, ponieważ marzec jest bardzo kobiecym miesiącem, choć każdy miesiąc może być oczywiście kobiecy. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała, że jeżeli chcecie napisać coś miłego, to będzie mi bardzo przyjemnie, jeżeli zostawicie recenzję na iTunesie, w aplikacji podcasty. Tam można napisać kilka słów opinii, zostawić wybraną liczbę gwiazdek jako ocena na Spotify. Dodawajcie śmiało do obserwowanych mój podcast. Obserwujcie go na Instagramie, na Karolina Sobańska Podcast. Subskrybujcie kanał na YouTubie, komentujcie, dzielcie się wrażeniami, rozmawiajmy i twórzmy fajną społeczność. Także do usłyszenia. Dziękuję Wam jeszcze raz. Cześć.